Patryk, jesteśmy po meczu z Grupą Azoty Tarnów, a przed meczem z PGE Vive Kielce. Z jednej strony ostatnie zwycięstwo 7 bramkami, ale z drugiej te nastroje w waszym zespole były nie do końca jednoznacznie pozytywne. No właśnie, z czego to wynikało, że było trochę wkurzenia, takiej złości po tym meczu? Na pewno wynikało to z ilości naszych błędów, które popełniliśmy. Te błędy wzięły się z takich prostych rzeczy, bo umawialiśmy się na różne scenariusze i często coś po drodze zmienialiśmy. Gdzieś jedna osoba nie zagrywała w danym momencie, a gdzieś ta piłka ręczna polega na tym, żeby jednak zespołowo się zazębiać i jeżeli jeden element nie działa, to akcja jest przegrana. I właśnie myślę, że z tego te nasze nastroje były takie nie za dobre, bo nie byliśmy zadowoleni z tego, jak to przebiegło. Ale z drugiej strony pewnie znalazłoby się coś z tego meczu, co można by wyciągnąć i uznać, że to było zdecydowanie na plus. Na pewno to, że mimo, że nam nie szło, bo to na pewno nam nie szło, to udało nam się ten mecz wygrać i do samego końca walczyć. Także na pewno zaangażowania i walki nikt nam nie może odebrać. Zaangażowanie i walka, czyli te rzeczy, które w meczu z PGE Vive Kielce, czyli z zespołem uczestnikiem Ligi Mistrzów, to będą chyba takie cechy najważniejsze dla was i te, którym tutaj możecie zrobić przewagę. Zdecydowanie, to są te cechy, w których na pewno możemy Vive nawet przerosnąć i taki mamy zamiar. Oglądałeś wczorajszy mecz Vive w Lidze Mistrzów? Oglądałem. I jakie wnioski? Że na pewno będzie ciężko. 23 bramki na twoim koncie, powiedz, zwracasz na to uwagę, liczysz to i sprawdzasz gdzieś tam, jak ta klasyfikacja strzelców się rozstawia, czy robisz po prostu swoje, a liczby są konsekwencją tej pracy? Sprawdzanie liczb nie pomaga, dlatego tego nie robię i skupiam się na każdym kolejnym meczu.